Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, za mną tablica. Czyli co? Jak jest tablica? Szykuje się test baterii. Dzisiaj bateria. O, to nie miało tak być. Ta bateria. Tak. Dzisiaj na testach bateria 24 V 100 Ah. Dokładnie to jest 25,6 V 100 Ah. Pojemność 2560 W/h. Lify po 4 od WattCycle, także zobaczymy, czy lepsza, czy gorsza od tego, co już tutaj na tablicy jest. Oczywiście cały czas standardowo lecimy z tematem. Magazyny działają na bieżąco. Jeśli się uda zdobyć taką drugą, to dojdzie tam na półeczkę i dalej będzie powiększenie o kolejne 5 kWh. Czyli ładowanie, rozładowanie, liczenie też różnicy, jaka jest strata. I co? Lecimy z tematem. No to lecimy z ładowankiem. Bateria na razie ma 27,6. Lecimy, no, według ładowarki do 29,2. Przeważnie tak przy 29 BMS już obcina tej baterie. A ładujemy się z powerbanka, bo on akurat jest podpięty do panela, który sobie stoi na zewnątrz i dzisiaj się naładował do 80%. Czyli co? Ciągniemy z niego 600 W i ładujemy baterię do pełna. I z jednego brakło, to lecę z drugiego. Ja też trzeba od czasu do czasu, raz na miesiąc przynajmniej, naładować, rozładować. Ale powiem wam, już prawie końcówka będzie tego ładowania. 28, pewnie jakieś 28,7 odetnie. No nic, zostawiam to, niech się naładuje do pełna. Składamy infrastrukturę i lecimy z testem. Świeci zielone, naładowany. To już napięcie spadło 27,5. Także co? Podpinać sprzęciory, watomierz, jak to mówię, z kropką, czyli do testów. I lecimy z rozładowaniem. No i słuchajcie, lecimy w drugą stronę. Czyli z 24 na 230, z 230 na 51 i później to 51 już sobie tutaj płynie kabelkami i odzyskujemy. O, teraz fajnie tutaj widać, 55 W z baterii jest uzyskiwane przez to, że przelatuje to wszystko przez te wszystkie przetworzenia. Także no, ponad 4 godziny będzie testu. Stając życie. Słabo widać, kurde, o jest, leć. Także lecimy z teścikiem i zobaczymy, jak się ta bateria spisz. Trzecia godzina testu i mamy wyciągnięte już 1600 Wh. Także jeszcze godzinkę, chyba nawet ponad godzinkę, jak tutaj wychodziło ogólnie. 2200 około, 2200, 2300, także no, zbliżamy się do tego wyniku, na spokojnie. Przetwornica mówi, że już zbliżamy się ku końcowi. Pewnie przy 20 V się wyłączy standardowo. No właśnie, już ponad 4 godziny, 2286 W. Także ciśniemy do odcięcia. Tyle. Tutaj mamy tyle. Muszę ją wyłączyć, będzie piszczała i tak, i tak. Klik, podgląd i tutaj mamy, słuchajcie, jest, widać. 2298 Wh. Także zapisujemy wynik. Reset wattomierza. I ładujemy. I lecimy w drugą stronę. Ładowanie, także zobaczymy, jakie będą straty pomiędzy ładowaniem a rozładowaniem. Także standardowo za każdym razem. Wattomierz zresetowany. Lecimy z ładowaniem. Koniec ładowania. Zobaczmy, ile weszło. 2999 Wh.
3 kWh weszło w baterię, także zapisujemy i zobaczymy, jaka jest różnica. No i finał, czyli z pojemności 2560 Wh, rozładowanie to jest 2298 Wh, co nam daje 89,5%. Można śmiało liczyć jako 90%, bo jednak tu jest temperatura teraz około 15-16 stopni. I patrząc na poprzednie próby, wszystko jest jak najbardziej w normie, także pojemność nominalna w porównaniu do tego, co mama już trochę tych baterii tutaj stoi. A ładowanie to poszło 2919 Wh, czyli 117%, i to też raczej jest wszystko w normie. Różnica pomiędzy ładowaniem a rozładowaniem 27,5%. Można było nawet policzyć jako 25%, jeśli by się tak od deski do deski go nie cisnęło. Czyli ogólnie standard, wszystko w normie. Półeczka już porządeczek zrobiony, także mieści się elegancko następny. I co? Słuchajcie, testy, testy. Lecimy z tematem dalej, także jakby Was bateria interesowało, linki standardowo w opisie. Z mojej strony jak na razie to wszystko. Ja już przygotowuję nowe materiały, bo ostatnio troszeczkę było w styczniu 4 dni słońca, także będę miał fajne porównania, jak właśnie pracowały magazyny energii w nowym układzie, ile tam z PV-ki, ile z sieci musiałem pobrać. A na 4 dni jak pobrałem, tak sobie podejrzewam, 225 kWh, to powiem Wam, no niektórzy się zastanawiają, gdzie ja ten, co ja z tym prądem robię. To nic, no, żyję normalnie i zużywam prąd. A na co to Wam? Pokażę w kolejnym materiale. Także szczęścia, zdrowia, pomyślności, trzymajcie ciepło i lecimy z tematem dalej.